Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku CFC24 Kariera Szymańskiego. No i słuchajcie, co? Pierwszy mecz za nami, jeśli chodzi o tabelę ligową. Fenerbahce na pierwszym miejscu. No a jeśli chodzi o nas, jak tam wyglądamy? Jak tam wyglądamy? Do Brighton, jakbyśmy chcieli, no to występy mamy już zaliczone. Znaczy przynajmniej na razie zaliczone, bo 100% mamy. Udane driblingi powoli, gole z pola karnego powoli. No tu będzie troszeczkę trzeba się poświęcić. Natomiast rekomendacja agenta, żebyśmy szli do Real Sociedad, no ale no... No wybraliśmy to Brighton, nie? Wybraliśmy to Brighton, które całkiem fajny hajs na nas będzie kładło, więc zostawmy sobie to. Być może na następny sezon byśmy wybrali coś faktycznie takiego, wiecie, top of the top, nie? Top of the top. No może byśmy tak... Nie wiem, celowali w jakieś Juve, albo byśmy celowali w Manchester City, albo coś, no ale to nie chcę też grzać ławy, bo to jest bez sensu, nie? To jest wtedy bez sensu. Natomiast słuchajcie, tak, nie mamy hajsu, żadnego hajsu nie mamy, więc trzeba przycisnąć następny mecz. Także przejdźmy sobie do następnego meczu. Co my tu mamy? A, treningi jeszcze, no tak. Tylko treningi, czy ja bym chciał wczytać to, co ostatnio... Tak się zastanawiam, chociaż poszło nam tu nieźle, więc sobie to symulujmy. Why not w sumie? Dobra. Zawsze to jest na plus dla nas. I co ja bym chciał, słuchajcie? Ja bym chciał na ten odcinek testowo... Oj, mi tu myszka przeszkadza. Testowo wrzucić legendarny i zobaczymy, jak nam będzie szło. No bo na tej klasie światowej jest spoko, ale momentami jest zbyt łatwo. Momentami jest zbyt łatwo, jak gram zawodnikiem, więc chciałbym, wiecie, mieć jakieś wyzwanie z tego wszystkiego, nie? No, a tak poza tym to przypominam, żebyście zostawili łapę w górę, no, bo się przyda. Zawsze to większy zasięg. Co jeszcze chciałem wam powiedzieć, słuchajcie, pamiętajcie o tym, żeby wchodzić na gry w FC, no bo tam będą nowe odcinki wszystkie z FIFA. Tam z FCK w zasadzie. Jak będą nowe serie, to będą pojawiać się tam po prostu. I część przerzucam serii, jak chociażby Polskę versus. To pewnie już zauważyliście. Ale dobra, bo my tu przyszliśmy rozmawiać o Sebastianie, o jego karierze, a nie pieprzyć o tym, co ja tam na kanałach. Co ja tam na kanałach, to wszystko w swoim czasie. No, zresztą macie zakładkę społeczność, Discorda, to wszystko wiecie. Także ruszamy. Ruszamy, słuchajcie, z tym meczem. Zobaczymy, co tutaj ciekawego nam los przyniesie. Zobaczymy. Już wychodzimy, jest pięknie. Będzie dobrze, słuchajcie, będzie dobrze. No, będzie dobrze. Seba już gotowy. O, to mi cofnęło. A, ocena meczowa. Dwa gole, uzyskać co najmniej skuteczność podań. Nie, to chyba wolę jednak zwiększony cel na 10. No, będzie ciężko, żeby to zrobić. Swoją drogą przesunąłem kamerkę, żebyście dobrze widzieli, jaki mamy aktualny wynik. A tymczasem, Kartal, już podanie do Carduso. No, tutaj nie trafiłem. No, wyczucie czasu takie średnie, bym powiedział. Bo na spokojnie, Karole, oj, dobrze. Dobrze Kaveci, no ale niestety nic z tego. Jeszcze, zagrywają tutaj. Javier. Jest Karole. Dobrze, Szymański. Brawo. Prawidłowo. Dzeko. Jeszcze do Freda. Fred. Tadic. Dzeko. Jeszcze Szymański. Odegrany do Kaweciego. Kaweci do Szymańskiego. Szymański strzał. Ale ten zablokowany. Oj. Ale tam Kartala ściąłem. No i beznadziejna strata. No jeszcze żółtą kartkę dostaniemy na pewno za to wejście. Bo ja nie wierzę w to, żeby nie miało być bez żółtej kartki. Dobrze. Odegraj, tak jest. Dobrze. Jeszcze do tyłu. Prawidłowo. Szymański. Będzie próbował. Oj, beznadziejne to podanie. No trudno. Zdarza się najlepszym. O, jest troszeczkę trudniej, słuchajcie. Jest troszeczkę trudniej. To widać. Ale to dobrze, no bo to ma być troszeczkę trudniej. O to w tym wszystkim chodzi. No nie może być przecież za łatwo. Dobra, Ailton. Do tyłu, do Maida. Maid z Aitonem, Aiton! No, ale panowie, tam trzeba to przejąć, dobrze. Prawidłowo, jeszcze Szymański.
Szymański, odegranie do Dzeko, Dzeko, jeszcze z Szymańskim, Szymański, dobrze do Tadicza, Tadic jeszcze z Szymańskim, Szymański za szesnastki, strzela, ale Bajazid to broni. No i mamy żółtą kartkę dla Seby Szymańskiego. No należała się za ten brzydki faul, no, należała się, no. Co ja wam mogę powiedzieć, no przecież to wprost było widać, że się należało. I tak dobrze, tylko żółta w takiej sytuacji. No, a weź tu zagraj, dobrze? Jeszcze odegranie, jeszcze. Dawaj, i strzał Szymańskiego! Ależ ładnie, no ale to by trzeba jeszcze jakąś bramkę włożyć. Dobre rozegranie. Jest Szymański w polu karnym. Szymański drybluje i faulowany tam. A w zasadzie podcięty, bo może faulowany to do końca nie. No, jeszcze Alton. Alton z Maidem, Maid. Ależ podanie do Kartala. Kartal. No, Żenawiew. Karole, Żenawiew. Dobrze, jest Szymański. Coś się wydarzyło teraz. Nie wiem, Windows stwierdził, że w sumie to mnie walić i wyłączył mi. No, pięknie, wszystko ładnie. No trudno, Mané do Karole. Jeszcze Carduso, no dawaj, gnieć go tam. Karole, oj, Szymański tutaj ze wślizgiem, ale no nieładnie, to może się zakończyć czerwoną, więc na te wślizgi musimy bardzo uważać i ogólnie na wszystkie odbiory, to by nie było problemu później, że dostaniemy czerwone i będzie problem. Oj, Carduso strzela, ale Lizakowicz, dobrze, czy tam Liwakowicz, no nieważne. Szymański, no głową, dawaj kaweci, jeszcze. Oj, ależ to wybite zostało. No Tadic, ale to beznadziejne to podanie. No dobrze, Szymański, walcz tam. No, kurwa, gdzie ta strata? No nie, nie potrafię. No dawaj to, Boże. Takie podanie miało być, Fred, no. Carduso. Do tyłu do Karole. Jeszcze Mané. Carduso. No. Szymański, do środka musisz zbiegać. Dobrze, Dzeko. Jeszcze dawaj, zagrywaj do Szymańskiego, tak jest. Szymański, no i strata. Ale beznadziejnie to zrobiłem. Po co ja to zrobiłem, to ja nie wiem, nie? No, ale widać różnicę, słuchajcie. Widać różnicę. No tu nie ma już takiej zabawy. Tu nie ma już takiej zabawy jak na klasie światowej. Tutaj już jest mocna gra. Tu trzeba się zdecydowanie delikatnie napocić. Więc to też jest plus w sumie. Dobrze, Szymański. Brawo. Ale no nie dojdzie chyba do tej piłki. Chociaż Kaweci jeszcze. No i Maid. No i nic z tego. Ajajaj. A można było to troszeczkę lepiej rozegrać. Dawaj Tadic. Dobrze, do Szymańskiego. Szymański tam jeszcze do Samuela. Samuel, no nie, ale to beznadziejne podanie było. Karole, będzie kontratakował. Karole. No, odegranie do Mané. Mané jeszcze z Karole. Karole, jest tu Szymański. Beznadziejnie. Moje pytanie jest, jakim cudem on tego do cholery nie obronił, no? No jak? Jak, ja się pytam? No patrzcie, co się tu wydarzyło. No takiego kartofla, ja pierdolę, zamiast się tak go położyć, to on się tak położył. Nie wiem, bez sensu. Dobra, zagrywajmy to, no trudno. Trudno, no trzeba to... Trzeba tu coś zagrać. No ale to chłopie, no to trzeba ruszyć dupsko, no. Kaweci, no teraz jestem na spalonym, ale dobre odegranie, no i zepsułem to wszystko. Kurna, no tak było dobrze. No tak było dobrze, taka sytuacja, no. Oj, Szymański z czerwoną kartką. Ajajaj. Mamy czerwoną kartkę za to jak nic. I to jeszcze bezpośrednią! Ja pierdolę! Cóż, Tomku, zaskakujące zachowanie. Jak wiesz, że...
Ale dałem dupy w tym meczu. Ajajaj, no trudno, symuluj resztę, tak jest, no nie będziemy tego oglądać. 3-1 co prawda wygraliśmy, ale... No... Powiem wam, że niedobrze. Że niedobrze. Niedobrze, jesteśmy na najbliższym meczu zawieszeni w ogóle. Więc no sobie odpokutujemy troszeczkę. Ostatnio bardzo mnie rozczarowujesz. Nie wiem, czy w obecnym stanie rzeczy mogę na ciebie w ogóle liczyć. A już na pewno nie widzę cię w wyjściowym składzie. Jeśli chcesz uzyskać swoje miejsce w drużynie, musisz dawać siebie wszystko na każdym treningu. Musisz pokazać, że ci zależy. Urwasz, tak? Ani, ale to jedna czerwona kartka jest. A wy traktujecie, jakby nie wiadomo, co się wydarzyło. Kurwa. Bożu. No dobra, no co? Coś by trzeba było zrobić w trakcie tej czerwonej, nie? Coś by trzeba było zrobić. Dobra, to najpierw tak. Zróbmy tą czerwoną. Powiedz prasie, że chciałbyś, by klub złożył apelację. Sędzia nie miał prawa zdjąć cię z boiska. Nie, no przeproszę, co? To w twojej mocy w przyszłości unikać kar dyscyplinarnych. W sumie, o, może tak zróbmy. Niech będzie. No lipa tak czy siak. Sponsorowana sesja zdjęciowa. G, no to trzeba wziąć w tym udział na pewno. Hajsik się zawsze przyda. Więc jak najbardziej. Przeczytaj książkę Legendy Klubu. Dowiedz się, jak Fenerbahce trafił na szczyt. No okej, okay, nie ma problemu. Zróbmy to. Ile mamy? 90 tysięcy mamy. Więc można by było... Zastanawiam się, czy inwestować. Niby ryzyka są niskie, ale pytanie, czy to się opłaca w ogóle. Czy nie lepiej zrobić... Na przykład, nie wiem, zbudować sobie w domu basen. O! No i pięknie, co? Mamy basenik, jest git. Także tu jest G. No i co? Agent zawodnika. Co ten agent nam by chciał tu jeszcze przekazać? Oprócz tego, że nam nie nakrzyczał. Widziałem twój post do fanów, w którym obiecujesz, że już nie popełnisz tego błędu. Odbiór był pozytywny, tak mi się przynajmniej wydaje. Teraz tylko się nie wychylaj. No dzięki, no ale no zdarza się, no co ja miałem zrobić, no. Czerwona to czerwona, no kurna, najlepszym się zdarza, nie? No ale akurat mi się mogło nie zdarzać. Tak stwierdzam, że mogło mi się nie zdarzyć. Byłoby lepiej. Dobra, wysymulujmy sobie to na spokojnie. Kurna, no. No. Co ja wam powiem, no. Jest jak jest. O, mamy zwrot z inwestycji. Fajno, bo hajs się przyda. 96 tysięcy mamy. To zainwestujmy sobie w tą aplikację na telefon. 30 dni swoją drogą. I wykupmy sobie lożę na najbliższy mecz. To się przyda. Patrzę, czy coś jeszcze, ale na nic więcej nas tu nie stać. My swoją drogą wszystko wykupiliśmy już. Jestem ciekaw, czy coś będzie więcej tutaj, czy tylko tyle. Jak tylko tyle, to nie wiem, po co ten hajs nam. No ale dobra, dzień meczowy mamy. Tutaj szybką symulację, no i tak nas nie wystawiają, więc jakby po co? Wygraliśmy 1-0, no to tyle dobrze, przynajmniej, że nasz klub wygrywa w tym czasie, co nas nie ma. Jakbyście przegrywali przez nas, no to już by była totalna kaszana. No ale cóż, ciekawe, czy nas wystawią w jedenastce. To jest bardzo dobre pytanie, czy nas wystawią w jedenastce. No ale chyba tak, patrząc po tym, jak tam Ismail na nas patrzy, to raczej mamy tą jedenastkę gwarantowaną. Chyba. No ale też nie wiem. Nie no, mamy, dobra, mamy. O, i mamy 80 wbiliśmy. A nie tak jak wcześniej 79. Na pewno w tym meczu Musimy uważać na kartki. Nie możemy dostać w tym meczu żadnej kartki. To będzie ciężkie, umówmy się. Jak na mnie będzie bardzo ciężkie, żeby nie dostać żadnej kartki. Tym bardziej, że gram na takim poziomie, który jest już dla mnie wyzwaniem. O kurwa, kliknąłem te cele, nie przeczytałem nawet. Nie pytajcie, nie? Nie pytajcie. Dobra, co zwiększyłem sobie? Uzyskaj ocenę meczową co najmniej 9-0. Zwiększyłem uczestnicz gol asysta w minimum 2 golach. I minimum 3 sobie zwiększyłem. No dobra, uzyskaj co najmniej 30% skuteczności driblingów. No to się akurat chyba uda. Ale no, te 3 gole.
To może być ciekawy obraz, bo nie wiem, czy to się uda, żeby aż trzy gole tutaj padły. Chociaż to wie w sumie, nie? Na Fenerbahce już nie takie rzeczy żeśmy oglądali. No, panowie, ale tu coś by trzeba było... Coś by trzeba było, kurna, zrobić. Oj, jest kontra! A w zasadzie akcja, nie kontra. Jest rzutka Ryan! Ale Livakovic, co on wybronił? Jak on to zrobił? Jest rzuta. No. O kurna, dobrze. Livakovic, dawaj. No i dupa, no i tyle z tego, z tej kontry. Dobrze Szymański, brawo. Dobrze do Kaveciego, Kaveci. Jeszcze z Fredem. Fred z Dzeko. Dzeko wychodzi. No, on będzie strzelał. I mamy pierwszą bramkę. Tylko szkoda, że asysty nie zaliczyłem tym sposobem. To była taka asysta asysty. No, ale to się nam nie liczy niestety. Szkoda. Ale najważniejsze, że wygrywamy póki co. To też jest plus. Pamiętajcie, my też musimy wygrywać. Bo to też podnosi nam ocenę, jakby nie było. A tu też o ocenę meczową walczymy. Bo im wyższa ocena meczowa, tym lepiej. Merkan do Gatecza. Gacer z Szczecinim. Szczecini. Do Birassiego. Birassi. No, ale tam trzeba trzymać. Dobrze, Tadić. Brawo. O to chodzi. No i co? No dawaj. O Jezus. Prawie Szymański, prawie. Dawaj do tego Czeczeriniego, dawaj, no. Jezus, no tak ciężko wam ich przytrzymać, ale go kiwał tam chamsko. No i mamy atak teraz. No, jeszcze, ja też. No, dobrze Szymański, brawo. No dawaj, nie ma czasu. No, ale... Panowie, no to też nie może być tak, że oni mnie zablokują i wy nic z tym nie zrobicie dalej. Podanie do tyłu, ale dobre odebranie, Crespo. Jeszcze, Szymański. Szymański przy piłce, no ale tam podkopywany. No trudno, Czeczeri. Z Gareczem, no. Znowu Ryan przy piłce, jeszcze, Czeczeri z Geczem. Gecher. No, dobrze, Samuel, brawo. Brawo, tylko szkoda, że tego nie zdążyłeś odegrać. No, ale jest jak jest. Dobrze, jeszcze Merkan. Z Gecherem, Gecher. Do Czeczeriniego, Czeczerini. Birassi. No, dobrze. Oj, dobrze. Oj, kurna, no i nic z tego. Plan był dobry. Wykonanie było takie se, można by rzec. No, ale panowie, bez faulu. Tak nie możemy zagrywać, że ty go wypychasz ciałem. Mimo wszystko, jakby wiesz. Oj, nie. Dawaj to Livakovic. Ja pierdolę, co tam się wydarzyło, to ja nie wiem. Dawaj, Livakovic, dawaj. Kaveci. No ale po co to żeś puścił, kurwa, co oni tam zrobili? Ja nie rozumiem trochę, bo jakby byli oboje na linii podania i w momencie podania oboje puścili piłkę, nie? Ja nie kumam, co tam się wydarzyło. Dobrze. Brawo. Dawaj. Ale panowie, to coś trzeba zagrywać, no. Ja pierno, nie wierzę w to, no. Halo, komputer, to ty musisz razem ze mną grać, a nie sam. Jakby co, nie? Bo to, wiesz, to jest gra zespołowa. Dobra, Roden. Jeszcze Gecher. Gecher do Czeczeriniego, Czeczerini. No, Kurbels. No, dobrze, ale nie do końca, no. Dobrze, ale nie do końca. Jeszcze Czeczerini. No rozbiegają nas tam jak chcą, nie? Durzdun strzela, ale Livakovic tu jest. Dobrze, brawo. Dawaj, Livakovic, dawaj, no nie ma czasu. Nie wiem, dzisiaj? Halo? I co tu się wydarzy? Co tu kurwa chodzi? Nie rozumiem. Prosiłem o podanie 3 czy 4 razy i normalnie było tak, że podawali bez problemu. A tutaj zero, nie? A tutaj totalnie zero. Dobra, muszę wracać, a on mnie trzyma. Nie widzę, co tam się dzieje. Dobrze. Brawo, dobrze, tak jest.
Jeszcze, dawaj, dawaj, dawaj. No ale kurwa, no nie do kogo? Jakby no trzymajcie mnie, do kogo oni podają? No, dobrze Seba, ale żebyś swoich tylko nie kosił. To byłoby lepiej. No, brawo. Brawo, dawaj Samuel, dawaj, dawaj. Dawaj, bo tu trzeba zagrywać, tu trzeba zagrywać. Fred, do Kaweciego, Kaweci. Jeszcze z Samuelem, Samuel, podaj to dobrze do Szymańskiego. Szymański, on nie ma z kim. No i odgranie, no i dupa z tego wyszła niestety. Koniec pierwszej połowy. Oj, powiem wam, że ciężko to wygląda. Ciężko to wygląda na tym legendarnym. Ciężko to wygląda fest. Nie wiem, czy to się uda cokolwiek ugrać na nim. Bo ja chciałem wyzwanie, ale to jest troszeczkę ponad moje siły, mam wrażenie. Już po zmianie strony. Zaczynamy grę, proszę państwa. Oj, 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 ależ tam wchodzi ostro. Dobra, Szymański. Szymański jeszcze tutaj drybluje. Jeszcze próbuje coś zagrać. No, Szymański odegranie. No do Tadicza, ale ten niestety na spalony, no. No tylko, że ja nie spaliłem, no tylko on. No to co ja mam zrobić? Podanie było dobre w tempo, no a że on stanął tam, gdzie stał, no to co? Jest jak jest, nie? No dawaj, dawaj, Bertolacci. Bireści. Vecerini. Oj, 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 no chciałem dobrze, ale nie wyszło. No panowie, panowie, bo tu trzeba się wziąć w garść. Tu trzeba się wziąć w garść. Ja te ślizgi, które tu robię, czy w zasadzie odbiory, to taka kaszana, że szkoda nawet gadać o tym. No, odegranie do środka, do Ceceriniego. Ceccherini, no jeszcze próbowałem tutaj nogą, ale nic z tego. Dobrze, dobrze, Dzeko, dawaj, 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 Dzeko. Prawidłowo, jeszcze Szymański, dobre podanie do Tadicza. Tadic, Tadic wbiega sam na sam, Tadic! I mamy asystę! Mamy asystę, moi drodzy! O to chodzi! O to chodzi! Jeszcze troszeczkę, jeszcze tylko dwie. Ale no jest ciężko, no jest ciężko, jest strasznie ciężko. Ale z drugiej strony, kurde, no cieszę się, nie? Te bramki są takie... Dużo więcej radości dają po prostu. Te bramki dają dużo więcej radości. O, dawaj, 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 dawaj. No ktoś tu musi, musi ktoś tu przycisnąć, no. Dobrze, dobrze, Crespo, dobrze. Jeszcze Kaweci. Samuelem, Samuel. Oni nie mają za bardzo co tu zagrać. Dawaj Crespo, dobrze. Do Szymańskiego, Szymański. Szymański. Szymański, oj, no i na spalonym, Dzeko. No kurna, no ale to takie dobre w tempo chciałem dać. No i co się wydarzyło? O ile, o kolano? Dobra, no tu tak o pół ciała. No to jeszcze nie najgorzej. Jakby było tylko o kolano, to bym się trochę zdenerwował. Dobrze. Crespo do Szymańskiego, Szymański. Szymański, on nie ma z kim, no i traci. O Jezu, ale ten kurbel go tam zrobił. Dobrze, Szymański jeszcze przy piłce. No i znowu strata, no co jest? No co jest, próbowałem, ale no nie wyszło. Panowie, tu trzeba przycisnąć, no. Tu trzeba przycisnąć. Oj, 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 ależ niebezpieczne podanie. Do Rodena, Roden. Dobrze, Szymański, brawo. Jeszcze Tadic, podegraj. Dobrze, dobrze, Tadic. Dobrze, Tadic. No ale ja też bym chciał mieć do kogo odegrać. No i dupa. No i beznadziejne podanie. No i jest jak jest. Jeszcze, dawaj, dawaj. No dobrze. Dobrze, Szymański. Tak jest, do Tadicza. Tadic, zagraj to do tyłu, szybko. Jeszcze Szymański wrzuca. No ale tam musi mieć kto strzelić. No i niestety nic z tego. Jeszcze, jeszcze. Panowie tutaj szukają. Jest Tadic. Tak ja tonem. Tadic. Odegranie do tyłu do Szymańskiego. Szymański strzał! No ale Emre to obronił. No ale przyłożenie było dobre. Przyłożenie było dobre, no. No tylko szkoda, że to nie wpadło. Szkoda, że to nie wpadło. No było, no niedaleko można by rzec. Oj, oj, a tymczasem. A tymczasem. No mamy kontratak. Ryan do Gechera. Gecher. Gecher. No, z Korbelisem. Korbelis. Z Durdusem. Tam Dursunem. Znowu Korbeli z Ceccherinim. Ceccherini. To Dursuna. Dursun z Ryanem. Ale jest tu Samuel. Jeszcze Kaweci. Dobrze, Szymański. Dobra próba była, no ale no niestety. Dawaj, dawaj. Przyciśnij tego Ceccheriniego tu.
Ajajaj, Getcher. Jeszcze Durzun. Durzun do Getchera. Cecerini. Jest Birashi. Birashi z Bertolaccim. Bertolacci, no i mamy tam kontrę, ale Versien wyszedł na całe szczęście. Jezus, co to są za podania, nie? Dobrze, do Szymańskiego. Brawo, do Tadicza. Tadic, wysunięcie tam do Dzeko. Dzeko, Dzeko jeszcze z Kaweścim. Kaweści z Fredem, Fred. No jeszcze Kaweści, Fred, Kaweści. No, Kaweści, tylko tego nie strać. Jeszcze do tyłu Dzeko. Szymański strzał i mamy bramkę. Ależ to wpakowałem w okno. Oj, oj, oj. Dobrze, Seba, dobrze, o to chodzi. Brawo, brawo, brawo. I to z szesnastki. Czyli nam się liczy do kontraktu. A to się akurat nada. To się akurat nada. Oj, no nieładny tam faul. Trzeba uważać, żebym znowu nie zarobił żółtej kartki. A później czerwieni, bo to wiecie. To jest krótka piłka. Tu żółta, później czerwień z dupy i siemano, znowu jest problem z jedenastką. No, jeszcze Getcher. Getcher z Cecerinim, Cecerini. Cecerini. Z boku do Biraściego, Birashi. Z Rodenem, Roden, Birashi. Cecerini. Jest Getcher. Getcher. Getcher do Ryana, Ryan do środka, do Lasagni. Lasagna na całe szczęście nic z tego. Jeszcze Szymański. Dobrze tam przerzucił. Oj, dobrze do Kaweściego. Ale ten niestety nie dochodzi do piłki. A szkoda. A szkoda. Plan był dobry. No nie, no oni tak beznadziejnie czasami podają, że to jest po prostu hit. Dobrze, Szymański. Jeszcze do Tadicza. Tadic z Szymańskim. Szymański w pole karnej. Faulowany tam. Na 22 metrze mniej więcej. No, Dzeko będzie odchodził. Dobra, podanie, ale co to było za podanie w ogóle do Lasagni? Lasagna. No i mamy koniec meczu. 3-0, słuchajcie. Jedna asysta, jeden gol. No nieźle w sumie chyba, nie? Chyba nieźle. Chyba nieźle, można by rzec. No ale no nie zrobiliśmy 10. Szkoda, że nie zrobiliśmy 10-0. I tak tam było 8-6 chyba, nie? No dobra, no straciliśmy 5 zadań. Gole w okno. A to dobrze wiedzieć, że w ogóle konkretne rzeczy dają jeszcze konkretne punkty. No dobra. Czego nie dowieźliśmy? Oceny 9-0 nie dowieźliśmy. Mieliśmy 8-6. 8-6. A 9-0 nie dowiedzieliśmy. No wiecie co? No aż wstyd. A zobaczmy co w działaniach. O! Inwestycja w drużynę sportową nam się znowu pojawiła. No ale czy ja chcę? No nie, chyba nie. Wezmę sobie ten sprzęt stereo i zobaczymy. I zobaczymy co to będzie, słuchajcie. Dobra. No i co, do następnego meczu, nie? Do następnego meczu, słuchajcie. Co to my gramy? Fenerbahce z Hatajsporem. Hatajsporem. Już mi się język plączył. Ale nie jest źle. Powolutku, powolutku widzę, że w stronę 8-1 idziemy. Jestem ciekawy, ile maksymalnie jesteśmy w stanie wyciągnąć. Jesteśmy w stanie wyciągnąć, jeśli chodzi o Sebę. Czy to by było na przykład 90, nie? Czy to by było tylko, nie wiem, 86 na przykład? Bo to jest dla mnie bardzo ciekawe. Jak myślicie, ile jesteśmy w stanie z niego wyciągnąć? A tymczasem przejdźmy sobie do meczu. Przejdźmy sobie do meczu numer 2. Numer 3 już dzisiaj, poczekaj. Raz, dwa. Do trzeciego dzisiaj. Ej, no to ładna pasta z meczami. Nawet ładna pasta z meczami. Co my mamy? 9-0. Uzyskaj posiadanie piłki przez zespół. Nie ma szans. Skuteczność dryblingów zwiększona. No i dobra, i to sobie wybierzmy. To jesteśmy w stanie zrobić. Oni wybrają koszulek. Jak dobrze, że są kolory, które się odznaczają w miarę. Bo byłoby kaszaniasto, nie? Jakby się okazało, że podobne koszulki żeśmy zrobili.
Oj, dobrze, Szymański jeszcze do Tadicza. Jeszcze, no overdepę Tadicz do Szymańskiego, Szymański odegranie do Dzeko, Dzeko z kawęściem i mamy 1-0. Ajajaj, ale rozpoczęcie. Jak po sznurku ta piłka, jak po sznurku. Ale tu dobre podanie Szymańskiego, Dzeko odgrywa i Kaweszczi, no był bezlitosny dla bramkarza. No, także idzie to całkiem, no. Aburjaba, Cagmal, o Dzeko, jeszcze Crespo, no ale beznadziejne podanie. Gibson, Stasi Mel, pustyni w puszczy, no nie wiem, dobra, nieważne. Dziku, Golam, Rivas, do Aburjama, oj, dobrze, jest Szymański. Szymański, ale ja nie mam za bardzo z kim odegrać. Szymański. Jeszcze do zagrania, do Tadicza. Tadicz. Do Overdebe. Jest Szymański. Szymański. Zagranie. Na krótko do Overdole. Jest. No, Dzeko. Strzał Szymańskiego, ale nic z tego. Jeszcze Fred. Jeszcze Szymański. Do Dzeko. Dzeko strzał, ale RC to broni. No, ale podanie dobre było. Podanie było dobre, no. Może nie wyszło, no trudno, ale podanie samo w sobie było dobre. Oj, beznadziejnie teraz. Jeszcze tutaj Dziku, jest Szymański pod pole karne. Oj, dobra kiwka, Szymański do tyłu do Tadicza. Tadicz jeszcze z Szymańskim, oj, zabrał mu piłkę tutaj spod nogi, a ten chciał strzelać. No trudno. Dawaj. Dobrze, Szymański strzał. No ale RC to broni. O, plan jest dobry, plan jest niezły. Dobra, dawaj, na krótko. Miało być na krótko, jeszcze Szymański przerzuta. No ale nic z tego. No, ale plan był ciekawy. To, że znowu nie wyszło, no trudno. Zdarza się, prawda? Samuel, no ale to trzeba szybciej, dokładnie. Dokładnie tak, Szymański, odegranie tam do boku. Jeszcze Dzeko do Szymańskiego, Szymański do tyłu, odegranie do Dziku. No trochę przesadzone to odegranie, no ale trudno, jeszcze. Dobrze, Szymański odegranie do Freda, Fred do Szymańskiego. Ten strzela, ale Ilmaz zablokował to. Ale co to jest za mecz w ogóle, jak to idzie? Dawaj. No, panowie, to musicie coś zrobić. No, Rivas z Fernandesem, mamy teraz kontrę. Trzeba to przerwać, Kerim. O, ale na całe szczęście oni sami to przerwali i cofnęli do obrony. Jeszcze Kerim. Aburjabal. Fernandez. Aburjabem. Dobrze, Tadicz. Jeszcze. Tadicz. Zagraj do tyłu. Dobrze, Szymański. Szymański, bokiem pola. Szymański kiwa się tu. Kręci to jak gówno w przeręblu. Przerzuca na drugą stronę. Do Samuela, do Kaweściego, no to musisz wrzucić. Spróbuj to, Samuel, jeszcze. Do Szymańskiego, do tyłu, Szymański strzela. No ale zablokowany, ale mamy rzut karny. Oj, tak, nie ma, że nie. Ilmaz tym razem się nie popisał. Może to i dobrze, że się nie popisał. Mamy rzut karny. Będzie wykonanie. Będzie strzelał. Strzela Tadicz i mamy 2-0, moi drodzy. Mamy 2-0. Dobrze się zaczęło. Bardzo dobrze. Myślę, że w tym meczu dyszkę możemy zrobić, co? No, jeszcze, panowie, ale to trzeba gonić go. Trzeba go gonić, Fernandez. Dawaj, no. Dobrze, Szymański jeszcze. Odgrywa do Kaweciego, Kaweci. Dawaj tu. Dobrze, Szymański. Przerzutka tam do Freda, Fred do Dzeko. Ten próbował, ale dobrze do Kaweciego. Kaweci. Jeszcze Samuel z Fredem, no i strata niestety. Niestety strata, ale mamy znowu piłkę, Kaweci. Wrzutka. Jest tu Sebastian Szymański. No ale obrońca był szybszy. Jeszcze. No, panowie, ale... Co tam się wydarzyło? Jakiś faul dla nich jeszcze, aha. No dobra. Caglam.
z Masangą. Masanga, jest Fred, dobre podanie, jest Szymański, Szymański do Masangi tam, przepraszam, do Freda. Jezu, już mi się pomyliły drużyny. Z wrażenia. Ilama, Ilama do Kerima, Kerim. Kerim na spokojnie, do Aburiamy. Aburiama, Dzeko, jeszcze Szymański. Szymański odegranie do Tadicza, Tadicz. No jeszcze panowie, tu trzeba zagrać, no Szymański strzela, zablokowany, jeszcze Szymański w polu karnym. Szymański, no holuje piłkę, odgrywa do Osterdolwe. Jeszcze Tadicz, no Szymański, no i strata, niestety. Plan był dobry, no ale tu indywidualizm troszeczkę wygrał. Jeszcze, Kadim, dobrze, Szymański, dobre zagranie do Tadicza, Tadicz. Dzeko, Dzeko, Szymańskim, Szymański strzał z daleka! Co, jak to wpadło? Jak to wpadło? Ależ dupnął to! Jak to wpadło? Oj, 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 oj! No ta bramka to taka, no, poważna, poważna brameczka! Już nie ma żartów, moi drodzy. No Seba wsadzi z każdej pozycji, można by rzec. Jest naprawdę duży potencjał. Jest naprawdę duży potencjał. Jeśli chodzi o Szymańskiego. A tymczasem Fernandez, mamy kontrę. Kerim. Czy kontrę w zasadzie? Atak, Abur Yawana. Dobrze, Samuel. Fred. Jeszcze tutaj do Szymańskiego, ale koniec pierwszej połowy. Póki co wygrywamy 3-0. Więc naprawdę, naprawdę jest mocno. Naprawdę jest mocno. Czego nam brakuje? Posiadanie piłki minus 65% przez zespół. No kurwa, ciężki temat, można by rzec. Ale możemy spróbować. To jest tylko 2%, żeby nadrobić. Więc trzeba ich troszeczkę bardziej przycisnąć. No, oj, niepotrzebny ten faul. Seba, musisz uważać. Musisz uważać. Ty już raz stopowałeś za czerwoną. Nie możesz sobie pozwolić na to drugi raz. Jeszcze dobre odegranie. Dziku. No ale strata niestety. Jest Saglam. Saglam do Rivasa. Rivas. Rivas. Ależ dobre odebranie Sebastiana Szymańskiego. Dobrze. Kaweci. Kaweci. Przerzuć to. Przerzuć to. Miałeś to przerzucić. No ale niech będzie. Ajajaj. Aburiama. Zelakmel. No jeszcze Fernandez. Fernandez do tyłu, do Sagala, Sagal strzela! Ale na całe szczęście nic z tego. No, trzeba uważać. Trzeba uważać. Dobrze, Crespo. No dobra, niedobrze jednak. Taglam. Dobrze, Szymański. Dawaj, dawaj, no. Dobrze, 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 na spokojnie. Dobrze, dobrze, na spokojnie, na spokojnie. No my mamy grać na posiadanie teraz już. Dobrze, do tyłu, do Szymańskiego. Szymański. Szymański drybluje tutaj ostro. Jeszcze Kaweci, do tyłu, do Szymańskiego. Jeszcze Szymański z Fredem. Szymański, odegranie do Freda. Fred, no jeszcze Crespo. Ale Osterwolde. Oj, dobre podanie do Dzeko. Dzeko, no i strata w takiej sytuacji. Ola Boga, no co on zrobił? Taka sytuacja, no już lepszej Dzeko mieć nie będziesz, no. Już lepszej mieć nie będziesz, raczej na pewno. No, panowie, to trzeba tam cisnąć. Ilama, Bilas, o Jezus. O Jezus, co ja zrobiłem? Golum. Golum do Masangi, Masanga. Masanga do Rivasa, Rivas. Rivas, Rivas. No, będą do tyłu cofać. Zalakmel z Saglamem, Saglam wychodzi sam na sam, strzela! No ale Liwakowicz to broni, dobrze, dobrze Liwakowicz, dobrze. Dawaj Crespo. Ale to trzeba troszeczkę szybciej, mocniej, z większą precyzją, no nie wiem, no trzeba się zdecydować trochę. No, prawie, prawie się udało. Dawaj, dawaj, dawaj tam Saglam. Dawaj tylko Saglama, dawaj, dawaj, dawaj. No, jest Aburiama. Jezus, ja miałem 65% posiadania piłki zrobić, a póki co to oni robią, a ja się tylko patrzę. Dobrze, Szymański. Szymański. Jeszcze kręci, oj, 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 ależ tam faulowany przez Aburiamy. Chyba żółta kartka dla niego będzie.
Żadnej kartki za to? Nie no, panie kochany. Panie sędzio, no co pan teraz? Zagraj to na krótko. No to dobre na krótko, no. Aburiana. Aburiana, no. Trzeba to przejąć. Trzeba to wziąć i przejąć po prostu, no. Panowie. Weź ta się w garść, no. Weź ta się w garść. O, jeszcze Saglam. Ależ podanie, ale na całe szczęście na spalonym. No, dawaj, dawaj, zagrywaj tu, dobrze. Trzeba troszeczkę zagrać na posiadanie. Trzeba troszeczkę na posiadanie pograć. Oj, ale żebym zagrał na posiadanie. Dobrze, że mi nóg nie połamał tam. Dobrze, odegranie. Do Samuela, Samuel. Jeszcze może odegrać do tyłu, no. Jeszcze Kaweci. Kaweci z Samuelem, Samuel. Jeszcze Fred. No ale tam Dzeko chyba na spalonym, chociaż nie. Jeszcze Kaweci. No, Saglam, no ale no niestety nic z tego. Koniec kontry. No, Kilama. Kilama. Kilama biegnie nam wzdłuż boiska. Podanie do Kerima, Kerim. Kerim, jeszcze, Ilmaz. Ilmaz, no ale to trzeba przejąć, no panowie. Trzeba się wziąć w garść i przejąć, po prostu. Dobrze, Dzeko. Jeszcze do Szymańskiego, Szymański. Szymański. Szymański, podanie tam do Freda, Fred ze strzałem, ale no nie tak, no nie tak. No jeszcze próbuję tu Szymański odebrać tą piłkę, ale nic z tego, ale jest. Dobrze, brawo. Szymański teraz. Szymański, znowu przy piłce. Szymański, podanie do Osterwolde. Osterwolde, do Szymańskiego. Szymański jeszcze do Kaweciego. Jest tu Fred. Fred do Szymańskiego. Szymański strzał. Ale no, RC to obronił, no niestety. Mamy rzut rożny. Dawaj, dawaj, na krótko, dobrze. Jeszcze Szymański teraz wrzuta. No, jest tam BKO, BKO, no to trzeba było strzelać. Krespo! I on to wsadził. Mamy 4-0. No brawo. No brawo. O to właśnie cholera chodzi, no. O to właśnie cholera chodzi, no. Żeby coś tam postrzelać też. Ilama. A i Bashiru, Bashiru. Bashiru, no. Panowie, to trzeba przycisnąć. Kilama. Dobrze, Crespo. Crespo, podanie do Szymańskiego. Szymański. Niebezpieczna sytuacja. Szymański w polu karnym kręci tam. No, podanie do Tadicza, który był za bardzo wysunięty do tyłu. Jeszcze Szymański strzał, ale zablokowany. Jeszcze Szymański w polu karnym. Szymański będzie schodził. Może jakaś wrzutka. Szymański wrzuca, no ale tam nie ma do kogo. Jeszcze Saglam. Aj, aj, aj. Oj, co to, co tu się stało? Będzie karny jeszcze? Nie, no nie, no bez żartów. Co to w ogóle jest za sytuacja, nie? Co to w ogóle jest za chora sytuacja? Oj, 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 brawo Tadic, brawo! 5-0. Brawo, brawo, brawo. No, jest mocno. Jest moc, słuchajcie, jest moc. Jest moc, ale jest też koniec meczu i wygrywamy 5-0. 5-0, moi drodzy, więc naprawdę, naprawdę mocno jest. Naprawdę mocno. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Ja nie wiem, co tu się dzieje. To z celi nie wypełniłem. No tego posiadania piłki. Ale umówmy się, tego posiadania piłki nie dało się tu zrobić, Zimo. W sensie, kurna, no wiecie, 65% to jest mega dużo, nie? To trzeba naprawdę dominować. Trzeba naprawdę dominować. Jeszcze dostaliśmy statuetkę Man of the Match, więc nice. 1000 punktów osobowości nam brakuje do trzeciej rangi, która by nam się już przydała, nomen omen. Fenerbahce nie ma problemu, jeśli chodzi o kontrakt raczej. 15 bramek musimy wypracować jeszcze. W Brighton. W Brighton mamy już dryblingi zaliczone. Występy są zaliczone. No, więc idzie to nawet nieźle. Widzę tu, że do Brentford. Co my tu do Brentford mamy? Przecież, kurna, i powiem wam szczerze, że to naprawdę idzie dobrze, nie? Naprawdę idzie bardzo dobrze.
Te gole z pola karnego musimy jeszcze poćwiczyć, bo tutaj faktycznie trzeba troszeczkę popracować nad tym, bo ten cel kontraktu nie jest wypełniony. Nie tu. On nie jest wypełniony, a trzeba to zrobić. Więc dobrze by było, żeby to wypełnić. Ale to jest 23... Chyba 23 gole, nie? To nie jest mało. To nie jest mało. W zasadzie. No ale zobaczymy, co z tego będzie. No udane dryblingi, o występy się raczej nie martwię. Widzę, że tu Wolfsburg nam jeszcze... Co tu? Wolfsburg, Brenton i Sociedad. Ej, do Brenton to byśmy mogli pójść. Do Brentford, przepraszam. Byśmy mogli pójść bez problemu. Ciekawe. Może to Brentford zamiast Brighton. Ale to zobaczymy. Zobaczymy, wiecie, jak finalnie się to rozłoży później. Bo jakbym chciał więcej... O Jezu, to tu trzeba mega dużo. Żeby... Aha, bo to Wolfsburg. Czekaj, Brenton. Ej, nie, no to... Procent strzałów na bramkę trzeba by było tylko poprawić. Nie ma problemu z hajsem. O! O! To jest dobra myśl, słuchajcie. To jest dobra myśl. Co my tu jeszcze z działań mamy? Dobry występ meczowy. Pochwalmy siebie. Na razie. Bo to nam się przyda. Szkoda, że tutaj nie mam nic nowego, nie? Bo by się przydało. Tak, no to nie ma hajsu na nic. Na nic nie ma hajsu. Więc w zasadzie możemy tylko to cisnąć i nic więcej. No na razie Fenerbahce naprawdę, naprawdę dobrze idzie, nie? Naprawdę, naprawdę dobrze. Kiedy w ogóle się sezon kończy? Ej, a na okienku transferowym może by nas ktoś chciał wykupić? To by było w sumie ciekawe. To by było w sumie ciekawe, jakby ktoś z nami się już zainteresował na pierwszym okienku. Bo ogólnie tych meczów jeszcze tutaj jest do zagrania mnóstwo, nie? Ogólnie tych meczów jest tutaj do zagrania mnóstwo, więc na pewno będzie co robić. No, na pewno będzie co robić. Dajcie znać, czy byście chcieli tak jakąś, powiedzmy, co czwarty mecz symulację robić. Tak wiecie. Bo jestem ciekawy, jak wy to widzicie. Czy powinienem każdy mecz grać, czy jednak czasami po prostu zrobić symulkę i nie przejmować się tym. Dajcie znać w komentarzu. Natomiast to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jeśli wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji, słuchajcie. I na jednym, i na drugim kanale w zasadzie. Czyli i na Gryfciu, i na Gryfciu FC. Zachęcam serdecznie. Dla mnie to zawsze miłe, jak was przybywa. No i co? Dziękuję wam za oglądanie. No i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć!